Szanowni Państwo, dzisiaj 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Ta inicjatywa już od 50 lat jest podejmowana przez uczniów, samorządy, wiele firm, gdzie przypominamy o tym działaniach ekologicznych na rzecz środowiska, na rzecz naszej Ziemi. W Elblągu już od wielu lat szkoły przygotowują wiele inicjatyw, które są prowadzone przez uczniów właśnie w kierunku ekologicznego rozwoju naszego miasta. I chcę przypomnieć, że w roku ubiegłym takie inicjatywy w szkołach, które przeprowadzono, między innymi Elbląskie Zielone Pytanie, Sprzątanie Świata, ilość zebranych nakrętek przez dzieci, czy chociażby inicjatywa Pijmy Wodę z Kranu, która również jest inicjatywą proekologiczną, są bardzo chętnie realizowane przez naszych młodych Elblążan, przez nasze szkoły. Wszystkie szkoły wytypowały za działania proekologiczne właśnie tych najbardziej aktywnych uczniów i 19 osób uzyska Nagrodę Prezydenta Miasta za właśnie aktywne działania na rzecz Ziemi, na rzecz rozwoju ekologicznego. Przy tej okazji chcę wszystkim serdecznie pogratulować właśnie tego, że się angażują, że zależy im na tym, w jakim środowisku żyjemy. Dziękuję bardzo.